PEGI 18. Kiedy gramy w gry czy oglądamy film, to czasami się wydaje, że dźwięk nie jest aż taki istotny. My to pomijamy czasami, przede wszystkim odbieramy bodźcami wizualnymi, ale gdybyśmy tylko wycięli dźwięk, to byśmy zobaczyli, jak dużo wtedy tracimy. Nazywam się Paweł Błaszczak, jestem kompozytorem i audiodyrektorem w firmie Techland. Praca nad Dying Light właściwie zaczęła się od tworzenia muzyki do menu. Starałem się już wtedy szukać pewnego charakteru sonicznego na tą grę i uznałem, że w sumie najciekawiej będzie, żeby zawitała najpierw muzyka do menu. W Dying Light'cie są ważne dwa aspekty. Mianowicie główny bohater jest parkurowcem, więc to starałem się jak gdyby tutaj poszukać pewnego pomysłu na muzykę, która będzie podkreślała nam bieg, ruch, movement. Tutaj szukałem jakichś rytmicznych arpeggiów syntezatorowych. Natomiast drugą rzeczą, która dominuje w tym świecie, to, że ten właściwie świat jest martwy i tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na to, czy widzimy przed sobą kogoś żywego, to tak właściwie to są żywe trupy. Więc w tym momencie ten świat możemy sobie spostrzec jako pewną pustkę, jako pewną równinę. I to starałem się poszukać jak gdyby pomysłu muzycznego na to, w sensie długich, ciągłych dźwięków. Ale ponieważ jest to coś zniszczonego, coś martwego, coś opustoszałego, to również szukałem pewnej takiej pustki, pewnej takiej chrapliwości, pewnego takiego zmęczenia, pewnego takiego, tak jak mówię, opustoszenia, czegoś takiego. Problemem trochę aktualnych gier jest to, że bardzo mocno twórcy są zapatrzeni na to, co się dzieje w filmie. Tak jak ktoś to kiedyś opisał, że muzyka do gier nie ma pewnego swojego wyrazu. Uważam, że tutaj w Dying Light'cie, pomimo tego, że jakieś inspiracje czerpałem z filmów, to starałem się znaleźć coś do tej gry, co byłoby muzyką z gry Dying Light. Nie z muzyką z filmu zombie z lat 80., ale właśnie z gry Dying Light. To przede wszystkim jako kompozytor w każdej grze, do której piszę muzykę, staram się szukać na nowo. To jak gdyby staram się odnajdywać. Dlatego powiem tak, że muzyka, która pojawia się w Dying Light'cie, jest muzyką z gry Dying Light. Ważnym elementem Dying Light'a jest noc. Generalnie jak robi się grę właśnie taką jak horror, to jest taka tendencja, żeby było strasznie, a później żeby było strasznie i jeszcze straszniej i w ogóle jeszcze straszniej. Więc po pewnym czasie gracze zaczynają być zobojętnieni. Dużo myśleliśmy nad tym, co zrobić, żeby ta noc była straszna, ale nie poprzez jakiś straszny dźwięk, czy głośno, czy coś. Na ciekawy pomysł wpadł Adrian Ciszewski, który jest game directorem. Mianowicie on, spacerując z psem, stwierdził, że noc to jest właściwie cisza, że w nocy jest cicho. I wtedy, jeżeli nawet wiatr poruszy ci papierek, który zaszeleści, to zaczynasz się tego bać. Czyli nie musisz mieć od razu dźwięku młota, czy potwora, czy czegoś, żebyś się bał. Wystarczy ci wtedy trochę wiatru i szeleszczący papier. Więc postanowiliśmy w nocy, jak gdyby ściszyć wszystko na tyle, na ile jest możliwe. Ponieważ nie chcieliśmy, żeby gra była kompletnie cicha, to zaczęliśmy szukać czegoś takiego, co ja nazwałem takim skowytem nocy. Kiedyś, kiedy jakby było mniej samochodów, mniej ruchu, to w nocy dało się odczuć taki pewien pisk. Nie był jakiś wysoki pisk, ale pewne takie buczenie, takie ciche, takie coś takiego. I ja, mając to ciągle gdzieś w głowie, stwierdziłem, że takiego dźwięku poszukamy i takiego dźwięku dodamy.
to nie jest jakiś wyraźny dźwięk. To bardziej gracz odbiera na pewnym poziomie podświadomości. Jak nadchodzi noc, to wtedy ona do nas dociera właśnie nie tylko ciszą, ale czymś takim bliżej nieokreślonym. Wydaje mi się, że efekt osiągnęliśmy, dlatego że wszyscy, co grają w grę, to mówią, że noc jest w Dying Light'cie bardzo oryginalnym elementem i bardzo strasznym, ciekawym, nowatorskim. Zawsze zależy mi, żeby muzyka pozostała w graczu, który skończył grę lub który oderwał się od gry, poszedł na drugi dzień do szkoły czy jechał autem do pracy i żeby wracając do muzyki czy słuchając soundtracku zawsze czuł, że to jest świat Dying Light'a. Myślę, że po oderwaniu się od gry samej, od tej aspektu wizualnego, pozostanie w nas ten aspekt soniczny, który właśnie starałem się przekazać muzyką. To oczywiście ocenią gracze, jak to się udało, ale mam nadzieję, że im się spodobało.